Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto Doradca. Dzisiaj o tym, jak stracić 6 tysięcy złotych dosłownie w 5 minut po zakupie e, samochodu używanego. No wiele osób powie, no w bardzo prosty sposób, nie wiem, po prostu kupić auto po zawyżonej cenie. Po drugie kupić bubla, w którego musimy później zainwestować. Z trzeciej strony, no może trochę mniej, bo do 1000 złotych, jeżeli w terminie 30 dni nie zgłosimy zakupu, sprzedaży bądź nie przerejestrujemy samochodu. Z kolejnej strony, jeżeli względem urzędu skarbowego nie zapłacimy podatku PCC 2%, po zakupie ubezpieczenia w terminie 14 dni, jeżeli kupiliśmy samochód do osoby indywidualnej. Zgadza się. Ale dzisiaj chcę przedstawić Wam sytuację jednego z widzów, który mi podesłał, wydaje mi się, że niezwykle ciekawy temat. W sumie jest bez winy w całej tej sytuacji, ale teraz musi się gęsto i mocno z tego wszystkiego tłumaczyć. Zapraszam Was na odcinek. To jeszcze chwila dla partnera tego odcinka strony CarVertical, strony, którą zapewne dobrze znacie, strony, gdzie możemy sprawdzić historię auta, które na przykład chcemy kupić i to w bardzo prosty sposób. Wchodząc w link poniżej, będziemy przekierowani na stronę CarVertical, wpisujemy numer nadwozia auta, które nas interesuje, wybieramy, czy chcemy kupić jeden raport, czy na przykład dwa w lepszej cenie, następnie by cena była jeszcze lepsza. Wpisujemy kod Motodoradca, by otrzymać dodatkowe 10% rabatu. I po płatności możemy przejrzeć raport i to, co nas interesuje, jak pochodzenie auta, bazę kradzieżową, zanotowane przebiegi, jak również kolizje i to często z fotodokumentacją, jak również z datą zdarzenia. Nic się nie ukryje. Szczególnie teraz warto sprawdzać i kontrolować auta, bo jakby nie patrzeć, aut używanych na rynku jest zdecydowanie mniej, przez co ich historie bywają nieraz bardzo mroczne. Nie dajmy się naciąć na takie samochody. Powiem Wam jedno, mam trochę tej dokumentacji z tym, że związane, ale prawda jest taka, że tu jest. Tyle danych wrażliwych, włącznie z wydrukami z cepik, że zróbmy tak, ja tego może upubliczniać, nie będę, skupimy się na całym zarysie tejże sytuacji. Cytuję maila. 2 lutego 2022 roku kupiłem Suzuki. W dokumentach wszystko wydało się być okej, okay. otrzymałem kartę pojazdu, umowę, dowód rejestracyjny i co ważne, wydrukowany kwit z opłaconą polisą ubezpieczeniową. Sprzedający był jednocześnie właścicielem pojazdu, ale przez bardzo krótki czas, gdyż jak tłumaczył, auto pochodzi z jego rodziny, gdzie ktoś zmarł i on sprzedaje je dalej, gdyż już go nie potrzebuje. Zapewne była jakaś prosta sprawa spadkowa. Dobiliśmy transakcję, coś mnie tchnęło i tego samego dnia kupiłem polisę na siebie i pierwszy raz w życiu zainwestowałem w AC, gdyż auto jak na mój budżet drogie. I ta decyzja sprawiła, że prawdopodobnie bardzo mi się poszczęściło. Zacząłem grzebać w internecie i wydaje mi się, że auto jednak tej polisy nie miało, ale uznałem to za pewien brak aktualizacji statusu zmarłej osoby itd. Czasem tak się zdarza na przykładzie działania Cepiku. Dziś, to jest 25 października, dostaję pismo poleconym z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W załączniku zamazałem dane osobowe, ale oprócz tego jest jeszcze całe mnóstwo innych danych, że auto w okresie 1 stycznia do 2 luty, czyli w okresie, gdy nie byłem jeszcze jego właścicielem, nie posiadało ubezpieczenia i oczekują dokumentów wyjaśnienia lub zapłacenia kary to jest dwukrotności minimalnej e, krajowej. Dwukrotność to w tej chwili 6020 zł i mam tutaj też ten wydruk e, informacyjny, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny informuje, że w wyniku kontroli przeprowadzonej 5 września 2022 roku nie zidentyfikował w ogóle polskiej bazie polis. E, Ośrodek informacji. UFG, umowy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przypisanej do marki Suzuki. Numer rejestracyjny, ten i ten, właśnie od 1, lutego, e, od 1 stycznia do 2 lutego. No i co należy zrobić w terminie 30 dni od, data, od daty otrzymania, żeby wysłać dokumenty, bądź po prostu najprościej się przyznać. Podkreślam, w międzyczasie pojawił się dokument od sprzedającego, że auto ma ważne badanie, bo był to wydruk z polisy, ba z dnia zakupu samochodu również mamy e, wygenerowany raport, w którym widzimy jedno, polisa OC aktualna, badanie techniczne aktualne, polisa ważna do 10-12-2022 roku. Jak tu z takim tematem żyć? No można powiedzieć, że sytuacja niezwykle e, zawiła, bo z jednej strony otrzymujemy polisę ubezpieczeniową od sprzedającego, z drugiej strony okazuje się, że jest ona już w tym momencie nieważna, z trzeciej strony to UFG do nas e, się zgłasza i oczekuje wyjaśnień, bo auto zarejestrowaliśmy bądź zgłosiliśmy e, zakup na siebie. Z czwartej strony pojawia się stres, bo chodzi o 6020 zł, bo taka jest kara, jeżeli nie posiadamy ciągłości e, Umów ubezpieczeniowych powyżej 14 dni. Później to już sky is limit, bo już jest stała stawka. A od przyszłego roku będzie jeszcze wyższa, bo minimalna płaca krajowa idzie mocno w górę, więc tam zapewne będzie ponad 7 tysięcy złotych. No i traf chciał, że mimo wszystko kupujący zakupił nową polisę OCEIAC, co zapewne też musiał dokonać wypowiedzenia polisy, która w sumie i tak nie obowiązywała. Masło maślane. Na samym początku wyjaśnię, bo też wiele osób ma obiekcję przed zakupem takich samochodów, że my odpowiadamy za polisę ubezpieczeniową. Od momentu zakupu przez nas samochodu. Więc nawet jeżeli auto przez 7 ostatnich lat nie miało takiej polisy, to nas jakby nie interesuje. To my będziemy musieli później ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu po zakupie takiego auta udowodnić, ale wystarczy że wyślemy umowę sprzedaży i naszą aktualną polisę, że od dnia zakupu mamy ważną polisę i nie ma co się bać. Tutaj w tej sytuacji no masło maślane. Jeżeli mamy zapis, że polisa jest aktualna w cepiku, jak i WFG, no można powiedzieć, że z jednej strony możemy spać spokojnie. Z drugiej strony była sprawa spadkowa, może tam nastąpiło jakieś zawirowanie. Z kolejnej strony może w międzyczasie nie nastąpiło przepisanie polisy na nowego właściciela, może się okazało, że nie były opłacone e raty e i bardzo często chcemy kontynuować polisę, bo tam jeszcze ze dwa czy trzy miesiące komuś zostały, a lepiej momentami byłoby zrobić. Własną polisę od zera i te 100 zł na przykład odżałować za te kilka miesięcy. I mam wrażenie, że po prostu mógł być to błąd systemowy, bo to wygląda w ten sposób, że tak jakby ten miesiąc nieopłacony wynikał z tego, że w międzyczasie od zakupu polisy w grudniu do stycznia odbyła się rozprawa sądowa i tam został temat eee, zniwelowany. Co za tym idzie, również z polisą, jeżeli chodzi o darowiznę i przekazanie auta w pierwszej linii. Zapewne takich sytuacji zbyt wiele nie ma, ale za każdym razem będę Was prosił o to, że jak kupujecie samochód używany, że Czasem zdarza się, że kupujący mówi: Ojej, bo nie mam tego świstka od dokumentów ubezpieczeniowych, bo tego wozić nie trzeba. To przy nim wejdźcie sobie na ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny i sprawdźcie po numerze rejestracyjnym, czy polisa jest ważna na ten dzień. Bo niestety w UFG tylko i wyłącznie możemy sprawdzić, czy danego dnia, w którym to sprawdzamy, ta polisa jest ważna, a potem zaraz po zakupie, czy to tego samego, czy następnego dnia, pojechać do firmy ubezpieczeniowej i zgłosić też zakup pojazdu i przepisanie tej polisy na nas, żeby nie było żadnych niewyjaśnionych sytuacji, żeby się nie okazało, że jakaś rata nie jest zapłacona. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będę miał jakiekolwiek wyjaśnienia względem tej sytuacji, dam wam też znać, chociaż wydaje mi się tutaj, że wysłanie samego dowodu zakupu pojazdu, jak i również informacji o zakupionej polisie, jakby całkowicie z tego kupującego zdejmie wszelką odpowiedzialność, co nie zmienia faktu, że poprzedni sprzedający może mieć problemy i tutaj nie ma negocjacji. Z UFG możemy negocjować co najwyżej czy ze środy na czwartek zapłacimy, czy z czwartku na piątek. Cena jest stała, zaprzeczony. Przekroczenie, raczej czynny żal tutaj w żaden sposób działać nie będzie. Ostrzegam, przestrzegam, zwracajmy na to uwagę. Krótki materiał, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!